Cześć, z tej strony Mike, witam Was w nowym odcinku z serii Mike's Life Light. W dzisiejszym odcinku pokrótce przedstawię projekt XCAD, o którym mogliście już słyszeć na innych kanałach. Projekt, który jest skierowany zarówno do influencerów, a także do youtuberów, różnych twórców treści. Ja najbardziej lubię to określenie twórców treści, ale jednocześnie do ich widzów i oczywiście do wszystkiego tego. Zaprzężona jest technologia blockchain, NFT-ki, DeFi i tak dalej. Zaczynam! Na początku krótki disclaimer. Jest to materiał sponsorowany, jest to reklama, więc jeżeli ktoś ma problem z tym, że jest to materiał sponsorowany, jeżeli ktoś uważa, że ja jestem w jakiejś formie nieobiektywny, to w tym momencie wyłączcie ten film, zresztą jest zaznaczony jako materiał sponsorowany. Teraz już możemy przejść sobie do samego projektu XCAD, czyli przejdźmy do strony internetowej, projekt XCAD. Czym jest XCAD Network dokładnie? Jest to platforma tokenizacji dla twórców, którzy chcą tutaj uruchomić youtuberów, aby tworzyli własne tokeny, coś co nazywają Cryptocurrency Creator Token, czyli token twórcy, kryptowalutowy token twórcy, pozwalając im i ich oglądającym na jakieś zaangażowanie bezpośrednio na YouTubie, tak? Fani są w stanie zarabiać ich ulubione tokeny, oglądając stokenizowanych twórców bezpośrednio na YouTubie poprzez plugin XCAD. Ten XCAD plugin jest już testowany, można zobaczyć sobie wideo. Cały ekosystem jest opinany w taki sposób. XCAD plugin na razie jest jeszcze niedostępny dla każdego, ale już można się zapisać do wersji beta, jeżeli jest się twórcą. Dodatkowo jest Influencer Market Cap, to też jest tworzony. Dodatkowo jest oczywiście tworzony DEX. Jeżeli wejdziemy sobie na DEX-a, to możemy sobie swapować tokeny. Najróżniejsze, na razie jak widzicie, tych tokenów trochę jest. I oczywiście na XCAD-a, bądź też na jakieś inne waluty, jedne na drugie, ale to chyba jeszcze z tego, co widzę, to jeszcze to nie działa. No i oczywiście marketplace NFT-ków nie mogłoby być tutaj, można powiedzieć, bez NFT-ków nie mogłoby być tutaj całego tego zaangażowania. Ludzie kochają NFT-ki, ludzie kochają te cyfrowe rzeczy. Swoją drogą, jeśli chodzi o NFT-ki, ja też swoim patronom tworzę NFT-ki. Także tak to wygląda. W ogóle skąd się to wzięło? Słuchajcie, chodzi tutaj przede wszystkim o pominięcie pośredników. Pośrednicy, nie wiem czy wiecie, na przykład YouTube zawiera 30%. 30% z tego, co przekazujecie twórcy, wspierając, czy przekazując dotacje, zabiera YouTube. Na przykład Patronite zabiera do 10%. Inni pośrednicy, nie wiem jak tam Patreon i tak dalej, inni, więc jest ta, nazwijmy to, zaufana trzecia strona, która za to, że jest zaufana, bierze sobie bardzo dużo pieniędzy za pośrednictwo. Jeżeli zjedziemy sobie na stronie niżej, to jest, zobaczcie, XCAD plugin jako rozszerzenie Chroma, ale jest oczywiście coming soon, tak jak powiedziałem, będzie to dostępne w najbliższym czasie, już niedługo. Oczywiście jest też rewolucja Watch to Earn, czyli oglądaj i zarabiaj, pobierz sobie plugin XCAD-a. Zarabiaj ulubione youtubery za 80% więcej bezpośrednio na YouTubie i oczywiście dostawaj tokeny twórców. No i twórcy mogą w jakiś sposób tutaj Was nagradzać, jeśli chodzi o to, że oglądacie ich wideo jakimiś kolekcjonerskimi tokenami. No i później oczywiście cały ten rynek później sam się nakręca. No mamy mapę drogową na czwarty kwartał 2021, oczywiście wypuszczenie pierwszego do czwartego rundy pierwszej, czwartej mainnetu, czyli youtuberzy promujący i tak dalej. Zobaczcie, jest też most, ma być stworzony z RT20 na Zilliqę, więcej twórców. Tu mamy też plany na 2021 rok, a na pierwszy kwartał, a później kolejne plany będą publikowane. Zobaczcie, generalnie tak to wygląda. Jest to token utility, użyteczność tego tokena. Zarabiaj NFT-ki poprzez staking, zamieniaj się na inne tokeny twórców, handluj przez DEX-a, możesz swapować to do XCAD-a, możesz hodlować XCAD-a, zakupuj różnego rodzaju gadżety, nie gadżety i tak dalej. No i oczywiście decyzjami to też ma być coś w stylu DAO. Od właściwie i tyle.
Myślę, że teraz trzeba by było spojrzeć na twórców, bo to jest sieć dla twórców. Zobaczcie, między innymi stokenizowani są twórcy, którzy mają w milionach subskrybentów, tak? NS Batur, Morgz. Ja oczywiście nie oglądam YouTube'a za bardzo, Nico Emiliano, ale to są ludzie, którzy mają dziesiątki milionów subskrypcji. Jak to działa? Zgłoś się do tokenizacji. Twój token jest uruchomiony, użytkownicy mogą zarabiać token poprzez plugin, zwiększając oglądanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Korzyści dla twórcy, dodatkowa monetyzacja, zwiększone zaangażowanie, dalej się monetyzuj, twórz różne jakieś tokeny, które się odblokowują, momenty na NFT i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak to wygląda, oczywiście, zobaczcie, tak wyglądają Xrad plugin, tokeny Xrad i później twórcy. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o fanów, jest tu Watch to Earn, można oglądać, dostawać, jak to działa, tak pobierz plugin, oglądaj. Korzyści fanów, zarabiaj, stake'uj, oglądaj i handluj tokenami. Zobaczcie, to jest ciekawe. Have a say in the creator's decision. Ja to rozumiem w taki sposób, że jeżeli będziesz, tak jakby twórca przez platformę Xcard zostanie zobligowany do tego, żeby liczył się z decyzjami swoich widzów. Czyli przykładowo, nie wiem, robimy research jakiejś kryptowaluty, ludzie głosują. No i na bazie tego, jak głosują, później na przykład ta osoba bada taką kryptowalutę, albo są jakieś propozycje, albo nie wiem, zgłosowanie na miejsce spotkania, czy cośkolwiek takiego. Tak to w ten sposób rozumiem. Oczywiście może tutaj Xcard umyć ręce i powiedzieć, dobra, niech się społeczność sama. Jak będzie twórca olewał swoich widzów, no to wtedy będzie to zupełnie inaczej. Ludzie będą odchodzić. Tak, analizuj. Są także narzędzia, to już mówiłem, tak. Można sobie kupić Xcard na KuCoinie, Gate.io, Ascendexie, na Uniswapie do ETH, jest na BSC do PancakeSwapie i na Polygonie na QuickSwapie. Tu wszędzie można kupić. Rozszerzenie oczywiście jest jeszcze niedostępne. CreatorSwap, na DEXie będzie można swapować. Można stake'ować. Jest także most. Zobaczcie, ERC20 do BSC, ERC20 do ZIL i ERC20 do Polygona. Oczywiście mosty działają dwukierunkowo. Jeśli chodzi o zespół, szefem CEO jest Oliver Bell. Są linki do LinkedIna. Ja zawsze mi tutaj brakuje tego. Bernice Thomas, CTO. Jogan Breton, Head of Operations, czyli jakiś szef, który zarządza tutaj działaniami. Domen Trontail, Trontail? Nie wiem, jak to się czyta. Community Manager Guido De Vita, szef technologii, a także Brentan, czołowy deweloper. Niestety nie ma tutaj LinkedIna. Jeżeli klikniemy sobie na CEO, o, a już działa, przepraszam bardzo. Założyciel Xtra Network z Anglii. Wspólne połączenia ze mną to jest Leia Halpern i Magdalena Hędzelek. Możecie sobie poczytać. Doradca w Black Asset, doradca w Opulusie, założyciel Xcademy. Także strategiczny konsultant Dico Music, jakieś tam doświadczenie, skończył uniwersytet w Sheffield, College w Norwich i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o tego Xcada. Przechodząc sobie dalej, Twitter, 85 400 obserwujących na Twitterze, oczywiście Watch to Earn, coś dosyć takiego. Kiedyś były już takie projekty, tak kojarzę, między innymi projekt Tryton, akurat oni chcieli live monetyzować, coś tam z tego nie wyszło. Xcard próbuje to na nowo poprzez ten plugin. To jest bardzo fajne, bo ludzie wolą pluginy i łatwiej, nie trzeba nic instalować i tak dalej. Oczywiście jest także blog na Medium. Tutaj możecie sobie poczytać. Zobaczcie, tutaj, kiedy wyjdzie mainnet. To jest ostatni podpięty artykuł. Wprowadzamy, zobaczcie, Creator Liquidity Offerings, czyli CLO, a także deflację Xcada. Także uczestnicz, otrzymuj, blokuj, a także wysoka płynność i tak dalej. Można sobie poczytać. I oczywiście jest także na Telegram Xcad Network Official. Jest to oficjalny Telegram przez Xcademy. No i jeszcze na końcu YouTube. O tym mam filmie, znaczy filmy o tym projekcie nagrywał zarówno Maciek z 321 Krypto, jak i Kamil z Encyklopedii Kryptowalut. Także Bitcoin Bros było, CM Top Dog. Także tutaj jest tego na YouTubie. Altcoin Bust. Też między innymi zobaczmy, ile najwięcej film, tak z ciekawości, ile miał najwięcej. Pofiltrujmy sobie po, czy mamy liczba wyświetleń. Pofiltrujmy sobie po liczbie wyświetleń. Crypto Banter, 118 tysięcy wyświetleń. Tu był chyba wywiad ten dodatkowo. Chico Crypto też nagrywał, zobaczcie, 65 tysięcy wyświetleń. Crypto Pik, nie znam. I Maciek później 321 krypto i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także w mediach jest tego, można powiedzieć, dosyć dużo, jeśli chodzi o
Jeśli chodzi o tutaj XCAD, ja tylko sobie odpalę jeszcze okienko, bo chcę zobaczyć, czy są informacje o samym projekcie XCAD, bo to jest oczywiście community, to jest gdzie można dołączyć, ale czy o samym sam projekt jest cena tokena 6,86 w tej chwili cena tokena. Brakuje mi, słuchajcie, white papera. To trzeba przyznać, że brakuje white papera. Nie widzę white papera. Strona jest taka dosyć prosta, intuicyjna, ale white papera nie ma. Nie ma. Może wejdźmy sobie na CoinGecko i zobaczmy ile tych tokenów jest. Może CoinGecko wyciągnęło tę informację. W obiegu, słuchajcie, w tej chwili jest 16 milionów 923 tysiące. Projekt ma kapitalizację rynkową 116 milionów. W ciągu ostatnich 24 godzin 1,1% do góry. Łącznie net zapasy to jest 199 ponad milionów. Jeśli chodzi o rynki, to co mówiłem, jest to dostępne na wielu różnych giełdach. Jeżeli spojrzymy sobie na cenę, no to tak to wygląda, takimi klinami wchodzi. No ATH, maksimum historyczne 8,62, było to 7 grudnia, czyli stosunkowo niedawno. Także XCAD się tutaj bardzo, bardzo fajnie rozwija. A jeszcze zobaczcie, Xcademy token, tak? A proszę bardzo, jest druga strona, XCAD, chociaż zobaczcie, pitch deck jest tutaj, czy ja mam jakąś inną stronę, ja mam XCAD, aha, łamane przez project, widzicie, czy ja jestem na stronie, a tutaj mam, jakąś mam wrażenie, inną wersję, to jest XCAD Network, a ja mam xcadnetwork.com i to jest ciekawa sprawa, czy ja przez coś innego weszłem, mój błąd, jest pitch deck, oczywiście, jak najbardziej, wszystko jest oczywiście. 75% młodych osób chce zostać profesjonalnymi YouTuberami. Powiem szczerze, mnie to wcale nie cieszy, że 75% chce. Czyli jest cały pitchback tutaj. Wszystko to, co opisałem, jest tutaj. Zobaczmy tylko to, co mnie jeszcze interesuje. To jest oczywiście rozwój. To, co mnie interesuje, jest NFT opisane. Użyteczność tokena, czyli purchase NFTs. Jest governance, a także jest hodowanie tokenów. Tu jest cała ekonomia token. O, tego mi brakowało. XCAD token, DEXy są, plugin, tak, creator token, wszystko jest tutaj rozrysowane w prosty sposób. Co robi? To jest funkcjonalność tokena, możesz głosować, możesz stake'ować, możesz tu jakoś tam sobie na platformach, jest zespół, są doradcy, tak, możecie też tutaj zobaczyć kto. Adaptacja w czasie świata rzeczywistego, tutaj mapa drogowa rozpisana do końca tego roku. Podsumowanie, nadchodzi adopcja w partnerstwie z Iwiką. Proszę bardzo. Jest to, czego szukałem, znalazłem. Słuchajcie, z mojej strony to tyle. Jeśli mam powiedzieć, to powiem to, co zawsze mówię. Do your own research, czyli ja nie mam zamiaru Was do niczego tutaj zachęcać. Ja Wam przedstawiam projekt, a to Wy podejmujecie swoją własną decyzję suwerenną. Jeżeli podejmujecie ją tylko dlatego, że ktoś nagrał na YouTubie, no to bardzo źle to od Was świadczy. Obejrzyjcie, zastanówcie się, przemyślcie się, bo każda inwestycja wiąże się z ryzykiem i każda inwestycja może Wam przynieść ogromne korzyści finansowe, ale jednocześnie może Wam przynieść praktycznie 100% utraty kapitału. Was musi przekonywać wizja projektu i Was musi przekonać to do inwestycji na tyle, żebyście zainwestowali. Albo zbierzecie całą, spijecie śmietankę, albo poniesiecie konsekwencje. Tyle. Jeżeli Wam się podoba to, co robię, łapka w górę. Obejrzyjcie też inne produkcje. Zaczerpnijcie innego punktu widzenia. Z mojej strony tyle. Kończę. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się i do następnego razu.